Cześć! Hej, Ergo Pro! Gregora poznałem w 1986 roku w pociągu. Miał czarną czuprynę, to jest niewyobrażalne. Taką czarną kruczę, brwi. Jak Lalunia wyglądał, nie? Poznaliśmy się w 2006 roku w HMI. Wtedy zrobiłem dwójkę, Gregor był na trójce. Często się chwalił tym, że Peter Grudniak to jego przyjaciel. Pierwszy raz mnie ktoś na konferencji powiedział: dzień dobry, z takim uśmiechem. Witam panią z imienia, nazwiska. Się czułam jak w domu właściwie. Ty mnie gdzieś tam urzekł. Co mnie w nim od razu zafascynowało? To jego otwartość, a jednocześnie brak nacisku. Przywitał mnie wielgachny uśmiech, o wiele większy niż Gregor był. Zobaczyłem niskiego mężczyznę w czerwonych lakierkach. Ubrany na swój barwny sposób, z żółtymi sznurówkami. W fikuśnych spodniach i w kolorowej marynarce i pomyślałem sobie wtedy: kurka wodna, co to za pajac na gumce? No ale jak poznałem Gregora, oczywiście nieco bliżej, to mogę powiedzieć szczerze, że jest to mały, a zarazem wielki człowiek. Od razu między nami zaiskrzyło, pozytywnie oczywiście, ponieważ zaczęliśmy się przyjaźnić, dużo czasu spędzaliśmy prywatnie i zawodowo. I to był moment zwrotny w moim życiu. Jak ktoś mnie pyta, kim był Gregor Wagner, to przychodzi mi na myśl jedno słowo, niespodzianka. Nie ma drogi na skróty, drodzy Państwo. Na szczyt Mount Everestu nie prowadzi żadna winda. Gregor był liderem, mentorem, który zarażał swoim optymizmem wszystkich, których spotkał na swojej drodze. Gregor często powtarzał: życie to sztuka teatralna bez próby generalnej. To jest jedno zdanie, które zasłyszałem na samym początku naszej znajomości i jest ze mną to zdanie do dziś. Otrzymałem od niego w nagrodę taką książkę Menadżer Marzeń. Po przeczytaniu tej książki, która była oparta na autentycznych wydarzeniach, stwierdziłem, że on był moim właśnie takim menadżerem marzeń. Kochał wolność ponad wszystko i chciał bardzo pokazać, jak ona wygląda. Zawsze powtarzał, że w życiu najważniejsze są rzeczywiście marzenia i że marzenia się spełnia, a nie żeby się spełniały. Ja te słowa wziąłem sobie głęboko do serca. Kochał ludzi, uwielbiał ludzi. To, czego mnie też nauczył, to to, że z każdym można się dogadać. Po prostu trzeba być jak woda, jak mówił Bruce Lee, be water, my friend. Nasze powiedzenie, że stwórz swoją firmę w naszej firmie, no to lepszego przykładu nie można było znaleźć jak Gregor, bo on tym żył. Po nim było to widać. On zresztą sam mówił: ja nie pracuję w EPRO, ja jestem EPRO. To jest człowiek, który Ergo Pro mógłby mieć wytatuowane na czole i nikt by się nie dziwił. Nikomu nie musiał udowadniać, kim jest, jaki jest, bo wszyscy wiedzieli. Wydaje mi się, że osiągnął najwięcej. Osiągnął poziom 6 według starego systemu. To jest naprawdę coś. Tylko będąc na szczycie, sięgacie po najsłodsze owoce. Tylko tam na górze to uczucie jest niepowtarzalne. W biznesie jest różnie. Raz jesteś u góry, raz jesteś na dole. I w tym momencie, kiedy jesteś na dole i zapytałeś się Gregora, co masz zrobić, to on zawsze dawał ci takiego powera, że zapominałeś o wszystkich problemach i troskach i od razu szukałeś rozwiązania. Mówił do mnie po prostu: Baśka, przestań się mazać. I ja do tych słów bardzo często wracam. Dzięki niemu może nauczyć się takiej większej pewności siebie. No bo Gregor był dość niski, jak gdybym był na jego miejscu, pewnie miał kompleks, a on tego w ogóle nie miał i był bardzo, bardzo pewny siebie. On potrafił w nas wszystkich wskrzesić takiego ducha walki i uczył krok po kroku, jak to osiągać, żeby się nie zatrzymywać i iść dalej.
Byliśmy naprawdę fajnymi kumplami. Radziłem się go w wielu sprawach. Czasami miałem wrażenie, że jestem u niego w strukturze. Nie? O, fajne. To było naprawdę fajne. Nie? Oboje kochamy zwierzaki. Zbieraliśmy pieniądze na schronisko Matuzalki, gdzie pomagaliśmy zwierzętom. Mieliśmy taki plan, że kiedy będziemy bardziej odpoczywać niż pracować, otworzymy sobie prywatne schronisko. Halo! Zatkało was! Jak masz dobry plan, to masz na wszystko czas. To wszystko można poukładać i Gregor wyznawał tą prawdę, że pośpiech poniża. On się nigdzie nie śpieszył, nie? To było topowe. Po prostu na wszystko czas. Jak żeśmy zabalowali całą ekipą, to on mówił, dokładnie tak miało być. To był ten czas. Imprezujemy, jest czas na odpoczynek, a później ogień. Później ogień. No i tak to wyglądało. Jak jest sukces, musi być dobra impreza. I Gregor to wyznawał i to dobrze funkcjonowało. Jak przyszedł lockdown, to powiedział, że to jest niemożliwe, żebym ja, Gregor, nie pojechał do Monachium na Oktoberfest. I co? I zrobił sobie swój własny Oktoberfest. Nie do wiary. Wszystko było identyczne, takie samo, jak właśnie na Oktoberfest. Niebieskie chorągiewki w trójkąty, serduszka takie z pierniczka, bawarska muzyka, bawarskie piwo, bawarskie przebrania. Jak był człowiek z Gregorem, to cały czas się śmiał. On żył pełną parą i można tak kolokwialnie powiedzieć pełną gębą. O, był wyjątkowy. Nawet teraz, no w trudnym momencie dla nas wszystkich o nim mówię, a chce mi się cały czas śmiać i nie wiem, czy to jest oznaka mojego ogromnego szacunku do jego osoby, czy jakieś niezrównoważenie psychiczne mojej osoby. Jednej rzeczy mu bardzo zazdrościłem, jego otwartości, tego jak bardzo jest medialny, jak bardzo jest odważny przed kamerą, ale również tego, że zawsze otaczał się pięknymi kobietami. To jest to, czego mi zawsze brakowało. Z czasem to się zmienia, a on miał to zawsze, można powiedzieć. Ja byłem zawsze zachwycony tym, jak on się ubierał. No, on zawsze miał garnitury z najwyższej półki, skrojone idealnie, dobrane kolorystycznie. Nawet mam zdjęcia specjalnie i celowo robione z nim wspólnie, żeby mojej żonie pokazać, jaki to Gregor kupił sobie garnitur. To jest dla mnie taki kolorowy ptak. Bardzo pozytywna osoba. On zawsze miał plan na swoje życie. On potrafił cieszyć się z każdej sytuacji, z każdego dnia. Dał wielu osobom właśnie taki przykład, że warto każdy dzień przeżyć najlepiej, jak tylko potrafił. Taki crazy. Ja nawet kiedyś w telefonie, jak miałem na niektóre osoby wybrane dzwonki, no to u niego miałem wybraną taką piosenkę Crazy, bo idealnie do niego pasowała. Wszystko jest w waszych rękach. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Mija rok, a ja ciągle nie dowierzam, że go nie ma. Ciągle gdzieś tam czekam, aż przyjdzie. Brakuje mi go bardzo. Człowiek dopiero sobie zdaje sprawę, że ktoś jest potrzebny i że go brakuje, jak go nie ma. Jak wychodzę w biurze, to zawsze się patrzę na jego zdjęcie. Pierwsze co, jak wychodzę od siebie z gabinetu, widzę Gregora, uśmiechniętego, z kwiatkiem w ręku. Są momenty, że smutno się robi bez niego, to staram sobie przypominać bardzo śmieszne historie. Mógłbym opowiadać tych anegdot naprawdę wiele, ale zachowam to dla siebie. Ten rok to minął, jakby to było wczoraj, że go nie ma. Ciężko mi się o tym mówi. Aż. Mimo, że nie byliśmy ze sobą tak mocno związani, to przepona mnie tu ścisnęła. Nieraz się na tym złapałem, że chciałem do Gregora napisać w jakiejś sprawie i mówię, o kurde, dobra, może nie odpisać już. No jest coś takiego. Brakuje go. Codziennie z nim rozmawiam. To zdjęcie wisi centralnie
i po prostu sobie gadamy. Nie ma go, ale pamięć o nim jest i bardzo fajne wspomnienia. I na pewno bardzo, bardzo długo zostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach. Nie? Zawsze zastanawiam się, co powiedziałby Gregor, co by zrobił, jak by myślał. Każda moja nagroda, każde moje wyróżnienie jest gdzieś tam w duchu dedykowane Gregorowi. Jest cały czas z nami. Nauczył nas samodzielności, nauczył nas, żebyśmy byli odpowiedzialni. Że pilnujemy szczegółów, że dopinamy wszystko na to, że dbamy o to, żeby ten biznes funkcjonował dokładnie tak, jak on nas tego nauczył. On bardzo dobrze rozumiał ten biznes, dlatego tak wysoko zaszedł i zawsze będzie w mojej pamięci. Biznes biznesem, ale on nauczył mnie, jak cieszyć się każdą chwilą, każdą sekundą tego życia, jak czerpać. On był mistrzem świata w radości. I tego mnie nauczył. Tego ja wcześniej nie potrafiłam. Mówił, słuchaj, nigdy nie oszukuj samego siebie. Jeśli coś robisz, to rób to stąd, z serca. I to jest coś, co do mnie trafiło, to jest coś, co zostało. I zostanie. I często sobie przypominam te słowa. Gregor żył 53 lata, ale tak intensywnie, że jej niby potrzebowali 300. Nie czekajcie, aż one się spełnią. Spełniajcie wasze marzenia. Życie jest tak ulotne i tak krótkie. Żyjcie tu i teraz.